rok, ale to wyglądało jak 45. Następna sprawa to jest taka moja też wewnętrzna, tam kiedyś były takie przymiarki do zrobienia drogi, zamiana działek, chodzi o drogę dojazdową do baraku. Nie wiem na jakim to etapie się zatrzymało, czy jak to wygląda, ponieważ no tej drogi nie ma, jest to wszystko w proszku, coś już tam było zaczęte, robione, ja w ogóle nie wiem czy te działki są zamienione, czy nie są zamienione, a droga do baraku jest no kiepska, tam jak ma dojechać pogotowo, jest problem. I jeszcze jedna sprawa, taka może troszeczkę dziwna, ale no akurat zaistniała. Miałam takie tutaj, mieszkańcy przychodzili do mnie z takimi zastrzeżeniami co do niektórych pracowników gminy, że odnoszą się do nich, no powiem delikatnie, mało elegancko. Nie wierzyłam w to, bo znam pracowników i wiem, że no, że raczej to się nie powinno zdarzyć. Ale mam prośbę, pani burmistrz, ponieważ sama tego dotknęłam, tematu, kiedy wchodzę do jednego z pokoi, oczywiście ja zawsze pukam, siedzi jedna pracownica, która rozmawia przez telefon i ja mówię grzecznie dzień dobry, a pani do mnie macha ręką i mówi proszę, proszę pani sen poczeka za drzwiami. Więc poczekałam. I na razie tylko potwierdziło się to, że takie sytuacje mają miejsce. Mam ogromną prośbę, jeśli pani będzie na spotkaniu czy na odprawie ze swoimi pracownikami. Na dzień dzisiejszy nie będę mówiła kto, ale jeśli sytuacja powtórzy, złożę oficjalne zawiadomienie do gminy. A na razie chciałabym, żeby pani burmistrz po prostu uczuliła, że petenci to są petenci i należy ich traktować z kulturą. Obojętnie, czy to są prości ludzie, zwykli, czy przychodzą tylko po zaświadczenie, czy przychodzą do opieki społecznej, ale należy traktować ich grzecznie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Proszę bardzo, pani sołtys Płocka. Ja mam to szczęście, że jestem po zebraniu sołeckim, więc nie mam tak dużo do powiedzenia. Masywa się śmieje już. Jedno, na zebraniu sołeckim akurat nie było okazji, aby była pani burmistrz, był zastępca burmistrza, pan Sylwek. Była rozmowa na temat remontu drogi na tej mojej nieszczęsnej kolonii, tej zabłoconej. Była wersja taka, że jest w planach położenie 400 metrów naprawa tej drogi, tak, w postaci płyt jumbo. I tam była rozmowa na temat studzienek kanalizacyjnych, że te studzienki miałyby znajdować się między tymi płytami. Chciałabym tylko zapytać, czy ktoś tam był, oglądał to i czy zdaje sobie sprawę, w jaki sposób położyć te płyty, bo studzienka jest jedna z prawej strony, druga z lewej, trzecia na środku i tak jest to kawałek. Chciałabym wiedzieć, jak te płyty będą biegły tak dokładnie, tak? Bo tak, żeśmy wczoraj szliśmy specjalnie, zastanawialiśmy się, jak te płyty będą szły. No, według nas to będzie szło jakimś zygzakiem, bo chyba nie ma innej możliwości. I odpowiedź na temat przepustu tego za cmentarzem chciałam też tu bardziej do pana wiceburmistrza, czy już coś wie na ten temat, bo już tutaj zgłaszaliśmy na zebraniu sołeckim, ten przepust tam się zarywa i coś miało być dzisiaj wiadomo. Tylko tyle chciałam wiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Pani sołtys Obłęża, proszę. Dziękuję bardzo. Chciałabym również podziękować za pracownika. Co prawda na 2 godziny, ale to już jest bardzo dużo. I nie będę odosobniona, bo będę też mówiła o drodze, a w zasadzie dwóch takich, była droga na były PGR w Obłężu i jest po tych robotach jeszcze elektrycznych, tam gdzie lampy stawiano, jest nie do przejścia. Ogromne, okropne dziury i doły, co prawda teraz przywieziono, poprosiłam o tłuczeń, trochę tego tłucznia przywieziono. Ten mój pracownik zasypie na tyle, ile się da, ale myślę, że to nie zda egzaminu. A druga droga, również tam na górę do lasu, koło państwa Korzebów, też jest nieprzejezdna. Tam przejeżdżają duże, ciężkie samochody z dłużycą. Zarywają rów, kopią się, zjeżdżają poniżej na zatoczkę autobusową. Często również stoją tam, nie wiem, następuje
jakieś tam chyba panowie z lasu polecenia dają. Sama zatoczka autobusowa też jest, dziura na dziurze, non stop ją zasypujemy tłuczniem, no i, ale to mówię, to tylko egzamin na chwilę, na dzień, dwa, gdzie dalej następne dziury powstają, kierowcy się skarżą z autobusu. No myślę, że też trzeba by było coś z tym zrobić, albo konkretną ekipę, która by raz a porządnie zasypała i na jakiś czas byłby spokój i wtedy te mniejsze, pomniejsze dziury mógłby pracownik zasypywać. Kolejna sprawa, jesienią, taką późną jesienią była praca przy świetlicy i tam zalewano chodniczek taki, część jest z polbruku, część zalany i zupełnie, ja myślę, że to związane z porą roku i ten chodnik się zupełnie zlasował. Wszystko się sypie. I ostatnia sprawa, przy zejściu z chodnika idąc od strony Kępic jest taka studzienka. Ja już to zgłaszałam, tam była, jest taka metalowa kratka. Teraz po zimie nie zostało z tą kratką nic zrobione. Ja się boję, że tam kiedyś ktoś wpadnie. W związku z tym, że te ciężkie samochody, chcąc poczynić zakupy w sklepie, zajeżdżają, zahaczając przy okazji o chodnik, najeżdżając na tą kratkę metalową. Ona już jest skorodowana. W pewnym momencie ona już jest wgięta zupełnie do środka i ona jest przy samym zejściu z chodnika. I w pewnym momencie ona się złamie, nie zauważymy i ktoś wieczorową porą wpadnie i będzie nieszczęście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu jeszcze jest sołtys. Pewnie jedno słowo, tak, bo tak zastanawiam się cały czas nad słowami pani Krystyny, która mówiła o pracownikach od kanalizacji, tak? Osobiście też byłam świadkiem, kiedy grali w karty, tak? I ja mam takie pytanie tylko, zaczęli robić płocko, zaczęli robić pustowo, teraz robią przytocko, nigdzie nie zostawili porządku. Czy nie wiem, nie można jakoś im powiedzieć, skończcie najpierw jedno, potem idźcie robić drugie? Bo tutaj mnie tak zastanawiał już tyle razy, zawsze jakoś tak to umykało. Dlaczego oni nie mogą skończyć jednego i iść dalej robić, tylko wszędzie zostawiają po sobie bałagan? Naprawdę nie ma nikogo odpowiedzialnego za to? Mamy trochę zakończenia pracy inwestycyjnej, co prawda, ale to jest jeszcze ponad pół roku, nie? Także to jest troszeczkę... Sołtys z Osowa, proszę. Ja mam takie pytanie. Chodzi mi o działki w granicach wsi, które są agencji rolnej. Te działki agencyjne miały być przejęte do gminy, ale o ile mi wiadomo, dalej są agencyjne. Te działki zarastają, a jak pojawią się krzaki, to zaraz pojawiają się tam i śmieci. Więc mam pytanie, kiedy te działki przejmie gmina? Ponieważ są chętni ludzie do nabycia tych działek w Osowie, chcieliby się budować, a działek jest mnóstwo, tylko nie ma żadnej gminnej i przygotowanej do sprzedaży. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa sołtysów chce zabrać głos? Nie widzę. Punkt czwarty. Są to odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów. Proszę panią burmistrz o udzielenie odpowiedzi na zgłoszone pytania państwa sołtysów. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, państwo sołtysi. Pierwsza interpelacja pani sołtys Przytocka. Drogi, my proszę państwa uchwałę przedłożyliśmy państwu w sprawie współpracy z powiatem słupskim w sprawie remontu dróg. I też, jak państwo widzicie, państwo radni, na drugiej stronie są wpisane numery dróg. Na pewno ich wszystkich nie zrobimy. Priorytetem jest droga Ciecholu-Pustowo, bo tutaj uważam, jeżeli chodzi o mieszkańców naszej gminy, jest bardzo uczęszczana, ale są wszystkie numery dróg. Ja też przy uzasadnieniu uchwały będę mówiła dlaczego. I zobaczymy, czy... ile się uda zrobić i to mówimy o nowym dywaniku. Tak jak dyrektor Ożarek obiecał, w tym tygodniu, środa, czwartek wchodzi ekipa do naszej gminy, która będzie łatała dziury i nie wyjdą, dopóki wszystkich nie załatają. Tak? Na pewno będą sytuacje, że jakąś zostawią, bo to zawsze jest. I ja już też uczulałam, bo był pan dyrektor u mnie w ubiegłym tygodniu, na drugi dzień był pan inżynier Zarządu Dróg Powiatowych. Tutaj objeździliśmy wspólnie z panem zastępcą wszystkie drogi. No firma wchodzi, ale też uprzedzam, że pewnie na następnej sesji państwo będziecie mieli tak samo dużo interpelacji i uwag do remontu
tak jak teraz do dziur. Na pewno wchodzą i tak jak obiecał, nie wyjdą, dopóki wszystkich tutaj dziur nie zakleją. Mówię, jeżeli chodzi o te większe remonty, no to Pustowo, Ciecholub, tam jest około 2 km, jeden odcinek 1700 metrów i drugi 300 metrów i tu byśmy mieli od Ciecholubia do Pustowa tą wtedy drogę już całą wyremontowaną. Być może tych pieniędzy wystarczy na więcej, ale to będziemy wiedzieli po rozstrzygnięciu przetargu. Jeżeli chodzi o tą inwestycję na 10 tysięcy, to ja poproszę o skontaktowanie się z referatem rozwoju gospodarczego, pani Barbara Żylis, tak? I ona wtedy pokieruje, czy ona sama będzie mogła pomóc, czy jeszcze któryś z pracowników, to wtedy, ale ona taka do pierwszego kontaktu. Jeżeli chodzi o festyn wielkanocny, tu już na komisjach przed poprzednią sesją była pani dyrektor, pan radny Kluk zwracał uwagę na to i faktycznie przyznała rację, że tam nie do końca było rozreklamowane tak jak powinno być. My też, proszę państwa, bo to jest festyn w niedzielę, jarmark w niedzielę, być może zrezygnujemy teraz, bo to ja uważam, że to powinno być w sobotę i przed południem, bo wtedy najwięcej mieszkańców Kępic chodzi i z tego co pamiętam te jarmarki, no. Mhm. Mhm. I ja też